Halo, halo, hej, cześć, siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym Robloxie. Dzisiaj gramy sobie w Dinozaur Tycoon, tak jest, świat dinozaurów i innych dziwnych zwierzętów. To będzie dzisiaj. Ogólnie, tradycyjnie, jak w każdym Tycoonie, na początek pozwoliłem sobie nazbierać trochę pieniędzy, żeby przyspieszyć cały jakby proces tutaj budowania. Tak więc zaczynamy tutaj od podstawowych rzeczy. Tutaj mamy jakiś Ice Dino Research. Mam jakieś... Ogólnie właśnie, ważna kwestia, dropperów tutaj nam dropią jajka. Podobno jak, znaczy inaczej, jak budowałem, to było ewidentnie napisane, że to jest jajo każdego, każdy dinozaur inny jest, tak? Każdego z jajek. Nie wiem, masło maślane, ale rozumiecie, o co chodzi, no nie? Ja przynajmniej rozumiem, o co mi chodzi, to najważniejsze. No tak więc tutaj każde jajko pochodzi od innego dinozaura i tyle. Tak więc tutaj mam jakieś, nie wiem, tutaj... chyba element to bardziej zdoby tutaj. Budowaliśmy w tym momencie. Tak więc teraz uwaga, stawiamy ścianę za 250. Wow. Mamy ścianę za 250. Okej. Aha, dobra, jak postawiliśmy tutaj nie wiem, kapsułę dosłownie. Można tak to nazwać z jajkiem, to nam się tutaj możliwość upgraderów włączyła, tak? Zakupu tychże upgraderów. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. O, mamy lodowe jajko teraz. Wow, nice. No okej. W takim razie sobie tutaj zakupmy kolejne. Tutaj upgradery i droppery. A myślę, że nawet tutaj, o, całą linię produkcyjną. Weźmiemy z tego. O, tutaj mamy, o, taki elegancki dywanik. Tutaj kolejny. Drzwi dla właściciela. Tutaj mamy, o, kolejne jakby tutaj jajko, które będziemy mogli produkować. Właśnie, tu już możemy, słuchajcie, na kolejną linię produkcyjną stawiać droppery, stawiać tutaj upgradery i różne inne rzeczy. Tu tradycyjnie mamy oczywiście boosta za robuxy. Tutaj mamy jakieś bronie, zaraz tak przetestujemy sobie. Wezmę, pokupuję te bronie i pójdziemy sobie najpierw trochę mapę. Tutaj przejrzeć, tak? To się w takich poszukiwaczy przygód zabawimy. Przy okazji jakieś rogi sobie tutaj zakupiłem. No nieźle. Dobra, tak nie za bardzo sobie spoilując, co będzie dalej. Po prostu tak zwiedzimy tak ogólną dostępną część mapy, tak? Tutaj jakby same centrum. Ogólnie jeśli chodzi o bronię, mamy tutaj taki mieczyk tradycyjny, to już był na początku. Tutaj mamy jakiś pistolecik laserowy, nieźle. Latający dywan tęczowy, trochę się chyba baguje, mam takie wrażenie. Mamy jakąś, przepraszam, co się wydarzyło. Jakąś kosę mamy. Tam się zabijamy sami, tak właściwie chyba, nie wiem, aż zobaczę w bazie. Albo ja tego źle użyłem. Nie, okej, dobra, to się coś zbagowało po prostu. Mamy tutaj deskę, wow. Mogli sobie tutaj elegancko... Mogę. Jeździć. Zanim to zrobimy, to click to drop board. Nigdzie nie mogę, podejrzewam, że tylko w bazie mogę, to zaraz zobaczymy. Jakaś tradycyjna tutaj spluwencja. To jakiś mieczyk tibijski. Level 20, no nie wiem. W każdym bądź razie... Tu mamy jakiś pierwszy okaz, jakiś tutaj totalnie typijski dinozaur nam się ukazał. To jest facet czy kobieta? To już sami ocencie w komentarzach. Tutaj mamy dalej drugiego eleganckiego dinozaura. Wow, jak to, przyjaciel czy wróg? Siema. O kurde. Przepraszam, widzu, że zrobiłem z ciebie papkę. Ogólnie nagrywam to dość tak właśnie, taką wczesną porą. Zaczynam wielki tour de nagrywanie odcinków, czyli no taka seria jakieś 15-16 odcinków pod rząd. To jest pierwszy. Tak więc wybaczcie mi jakieś moje ewentualne przejęzyczenie, tudzież jeszcze taki brak trochę energii, bym nawet powiedział. Dobra, mamy tutaj kolejny gatunek dinozaura. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest. nie znam się na dinozaurach, może wy się znacie i mi w komentarzach podpowiecie. Byłbym dozgodnie wdzięczny. Naprawdę, byłbym wdzięczny. Tyle. Okej. Siedzimy na naszym tibijskim dywanie z powrotem do bazy. Mamy 20 000. Że myślę, że to jest idealna okazja, żeby wybudować tutaj kolejną linię produkcyjną tychże jajek dinozaurów. Tak też to zrobimy. To nie jest linia produkcyjna. To jest linia produkcyjna. Okej, mam tutaj kolejne dropery, tym razem po 6300, po 5100 i po 7500. Tak więc no troszkę tego jest. Przy okazji z takich tańszych rzeczy sobie zbudujemy ścianki. Dobrze. I zbudujemy sobie tutaj... Wow. Okej, tu mamy stroje tradycyjnie jak w większości tajkunów. Jakiś kapelusik, tu mamy jakieś tutaj dziwne rzeczy na głowę, inne. Okej, widzę, że będziemy mieli drugie piętro, słuchajcie, 15 000 jest na to potrzebne. Także myślę, że jeszcze kupimy z jeden tutaj dropper i zrobimy tradycyjnie jakieś cięcie. Ten dropper, money dropper, wow, to będzie nam chyba bezpośrednio kaska leciała, tak jest. Dolarki na konto, hajs z ity, że tak powiem. Tak więc tradycyjnie robimy krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. Halo, wracamy po cięciu krótkim. W międzyczasie, kurczę, próbowałem tutaj tą deskę jakoś, nie wiem, jakkolwiek tutaj użyć jej, ale no niestety wydaje mi się, że to jest problem mapy i trybu, ponieważ na innych tajkunach, albo to mój problem też jest, ja nie wiem. Ale w każdym bądź razie próbowałem gdzie się tylko da i niestety no dupa blada, że tak powiem. Natomiast na innych tajkunach było coś podobnego, to bez problemu działało, tak więc no ja nie wiem. W każdym bądź razie nazbierałem 140 000 golda, czyli całkiem sporo. I myślę, że sobie będziemy tutaj powoli budować wszystko. Myślę, że zaczniemy tradycyjnie, jak to ja zaczynam od dropperów, żeby jeszcze zwiększyć bardziej przychód. Tu mamy takie pieniężne dropery teraz u góry i wybudujemy kolejny i jeszcze jeden, tak żeby nasze zyski teraz się dosłownie zmaksymalizowały. Naprawdę no teraz będziemy zarabiać grube hajsy. Tu mam jeszcze jakieś 7 dropper, którego nie przyuważyłem. Okej, wybudujmy sobie drugie piętro. Wow, okej. Ta winda chyba nie do końca działa. Prawnie, no nie wiem. Najpierw wybudujmy tutaj jeszcze ubranka. Mamy okularki. Teraz założę. O, okularne okulary i mamy tą czapkę. Ona jest dość popularna też w tajkunach, zauważyłem. Okej, dobra, nie ruszam się. Dobra. Dobra. Tu mamy ogólnie boosty same. Jak widzimy 50 000 za healtha dodatkowego, 60, 70. I za speeda też kolejno 50, 60 i 70 000. Teraz tak, mamy tutaj konwejer. Czyżby kolejna linia produkcyjna? Czy jacyś pracownicy tu się pojawili? Tak jest, inwestor. Inwestora, jednego, drugiego. Okej, kasa nam będzie na dół zlatywała. No nieźle, spoko. Mamy jeszcze tutaj ściany za 25 000. Teraz tak. Ściany. Czy kupować kolejną ścianę za 35, czy jednak poczekać troszkę dłużej i zakupić inwestora? No nie wiem, myślę, że poczekamy jednak na tą ścianę i zobaczymy, czy będzie trzecie piętro. To mnie ciekawi. Z tego co tu widzę, podgląduję sąsiadów, to tak, jest trzecie piętro. Z tego co widzę, są tam dodatkowe jakieś bronie. Też w sumie. Nie wiem sam. Nie wiem sam w tym momencie, powiem wam szczerze. Nie, tutaj jest weapon stand. Okej, więc to jest ostatnie piętro najpewniej. Mamy dach. Mamy tutaj już stojak na bronie i podejrzewam, że po wybudowaniu tego stojaka będziemy mieli dostęp do nowych broni. Jakich to się okaże. Dokładnie. Czasem zejdźmy sobie tutaj na dół. Zobaczmy, jak nam tutaj się produkują hajsy elegancko. W ogóle takie ciekawe, że hajs do lawy wpada i zarabiamy za to pieniądze, no nie? Takie dość ciekawe to jest. Okej, przejdźmy tutaj jeszcze wyżej. Kupię już teraz ten stojak na bronie. Zgadza się. Random weapon po 50 000. Także myślę, ogólnie boostów nie będziemy kupować, stwierdziłem, no bo po co w sumie, no boost jak ktoś będzie chciał sobie dłużej pograć, to sobie zobaczy, nie? To nie jest nic takiego jakiegoś, nie wiem, wielkiego. Z kolei te bronie oraz tych dwóch inwestorów i tak zakupimy sobie tradycyjnie po małej przerwie. Halo, halo, wracamy po kolejnym szybkim cięciu tak zwanym. Ogólnie coś tutaj tryb nam lekko szwankuje i nie mam na 60 klatek na nim, ale nieważne. W każdym bądź razie, poza nagraniem pozwoliłem sobie dokupić dwóch inwestorów, żeby jakby przyspieszyć cały proces tak jakby no zarabiania pieniędzy, krótko mówiąc, tak? Już tutaj mamy już jakiś portal dropper, nie wiem co to jest, czy to jest tutaj u góry, czy na dole? Nie, tutaj, dobra, się zrespiło z opóźnieniem, okej. Mamy jeszcze... Tutaj nam bursztyn jeszcze dropi, słuchajcie. Okej, teraz najważniejszy tutaj moment w tym nagraniu, czyli random weapony. Zobaczymy, co nam wydropi. Dosłownie czuję się jak Piotr Izak Skowyrski. Tak więc kosa, będzie, nie będzie. Jakiś słaby, fioletowy skin. Pistol. No takie 2 na 10, no nie? Tu mamy jakiegoś, nie wiem co to jest, jakiś shotgun? Wiem to w ogóle? Nie. O, teraz dopiero. No nie, zbagowałem się jeszcze. O, najgorzej. Kolejny random weapon. Kolejny i jeszcze jeden. O, takie 2 na 10 bym powiedział. 2 na 10. A jeszcze właśnie, jeszcze dach musimy wybudować. Halo. Zapomniał. O, mamy dach. I to już jest koniec. Rany dach tak właściwie. To już będzie chyba koniec, jeśli chodzi o tego Tycoona. Tam u góry, tak wspomniałem, mamy jeszcze boosty typu speed i tak dalej, ale moim zdaniem to jest kompletnie niepotrzebne na okazję odcinka, tak? Więc cóż, to byłoby na tyle. To było Dinozaur Tycoon? Simulator. Tycoon. Zgadza się, no z dinozaurami to miało tylko tyle wspólnego, że są dwa na mapie i że jajka dropią, no ale ogólnie dość przyjemny Tycoon, grywałem w znacznie gorsze. Ja, z kolei jak wam się podobał, napiszcie w komentarzach i czekam na kolejne propozycje trybów. Ja się z wami żegnam, zaraz mi tutaj Kronim zabije. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć, do następnego Robloxa.